Malować słoneczniki. Zapraszam serdecznie, przygotujcie papier. Witam serdecznie i zapraszam na wspólne malowanie pastelami olejnymi na brązowym lub szarym papierze. Zacznijmy sobie od szkicu. Ja rozpocznę szkic z białą kredką. Albo nawet węgielkiem. Kolejny dzień tygodnia ekspresji, tak więc będziemy szukać dynamicznych pociągnięć swobodnych i ekspresyjnych, ale wstępnie zaznaczymy sobie nawet kropkami orientacyjne rozmieszczenie kwiatów. Przy słonecznikach dobrą metodą jest zaznaczenie ich środków. Zerkam już na Wasze komentarze. Kto ogląda, skąd ogląda, jaka u Was dzisiaj pogoda, bo w Krakowie deszczowo. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie. Zastanawiam się teraz, jak technicznie postąpić, ponieważ mamy jasne kwiaty, ciemne tło. Myślę, że w tej sytuacji najlepiej będzie jednak zacząć od jasnych płatków i później będziemy obrysowywać je ciemnym tłem. To będzie łatwiejsze, bo gdybyśmy najpierw zrobili ciemne tło, co też jest możliwe, i sprytnie je sobie tutaj wmalowali, to później malując pastelą olejną jasne płatki, brudziłaby nam się pastel, wciągalibyśmy fragmenty tego ciemnego tła i wszystko mogłoby się znacznie pobrudzić, więc tego nie chcę. Dlatego proponuję w tej chwili, może tak, wstępnie zaznaczymy sobie środki kwiatów. Polecam do tego taką sienę naturalną lub
ochrę złotą. Pamiętajmy, że nie będziemy robić dosłownej, jakiejś bardzo dokładnej kopii. Postawimy raczej dzisiaj na swobodę i ekspresję. Póki co moja deska ma ekspresję i podskakuje. Muszę ją tutaj unieruchomić. Czemu podskakujesz desko? No, już widzę czemu. Zbytnia ekspresja deski lub sztalugi nie jest wskazana. Nie pomaga. Chociaż czasami, na przykład rysowanie w pociągu jest bardzo dobre. Polecam szkicować w pociągu, najlepiej starym pociągu, bo pendolino sunie zbyt gładko i nie ma tych wstrząsów, które są bardzo przydatne przy szkicu. Polecam też szkicowanie w samochodzie albo przy innych okazjach, gdzie pojawiają się, no może na rowerze niekoniecznie, ale takie przypadkowe wstrząsy w czasie drogi często wpływają bardzo korzystnie na kreskę w szkicu. Kto próbował, ten wie. Tak, pozdrawiam Julię w Krakowie. Julia też, ja też w Krakowie, więc wiem, że mrzawka, pochmurnie i tak sobie. Dzień dobry Pani Ewo, w Warszawie pogodnie, w Bydgoszczy pochmurnie. O, czyli widzę, że jest tak centrum Polski słoneczne, a północ i południe pochmurno. Wrocław też pochmurny. Pan Grzegorz pozdrawia i dziękuję za pozdrowienia. Pozdrawiam Pana Grzegorza. O, Pani Mira pozdrawia z okolic Tyńca, moje ukochane okolice. Pozdrawiam Panią Mirę i Tyniec. W Słupsku słońce, czyli tam też warto się udać dzisiaj. W Krakowie dzisiaj jest bardzo jesiennie, co tu dużo mówić. Deszczowo i mokro. Myślę, że przydadzą się nam żółte kredki w odcieniach wszystkich, jakie macie. Będziemy mieszać sporo różnych kolorów. Pozdrawiam serdecznie Marka i Ulę. Myślenice. W Myślenicach też pada. Właściwie nic dziwnego, bo Myślenice blisko Krakowa, ale dziękuję i serdecznie pozdrawiam Panią Martę. Chwilkę się zawahałem, bo zastanawiam się, w jaki sposób ekspresyjnie podejść do słoneczników, żeby coś ciekawego z tego wyniknęło i jakieś ciekawe wskazówki. Muszę spróbować, tego się nie da wymyśleć. A, już wiem. Ponieważ malujemy pastelami olejnymi na szaro-brązowym papierze, u mnie brązowy bardziej to papier, to zastanawiam się, czy nie zaczniemy od białego podkładu i myślę, że to jest dobry pomysł. Słuchajcie, postawmy dzisiaj na ekspresję światła. W końcu słonecznik to taki kwiat ze słońcem i światłem związany. Proponuję Wam najpierw, jeżeli macie brązowy lub szary papier, bo jeżeli biały, to nie musicie tego robić, ale jeżeli macie brązowy lub szary papier jak ja, to najpierw naniesiemy sobie na ten papier płatki malowane światłem. Najlepiej nawet, jeżeli to będą takie refleksy w najjaśniejszych miejscach płatków. No już to fajnie wygląda. Ponieważ pastele olejne, jeszcze w zależności od marki, ja dzisiaj akurat wróciłem do Van Goghów, w zależności od marki producenta w różny sposób i z różną siłą kryją szary lub brązowy papier. Dlatego można zrobić taką podmalówkę białą, która punktowo zabarwi nasz papier na biało i spowoduje taki efekt, jakbyśmy malowali na bieli. Już domknąłem okno. Przez chwilę tutaj musiałem się uporać z osą, która wleciała do pracowni i nie mogła wylecieć. Już się jej udało. Pani Ela pozdrawia z Opola.
również pochmurne Opole, to wygląda na to, że nad Warszawą takie słoneczne okno się otworzyło. Pozdrawiam panią Helenę serdecznie w Legnicy. Piszcie państwo, gdzie jeszcze jesteście, gdzie malujecie słoneczniki dzisiaj ze mną. No zobaczmy, czy tutaj też będą potrzebne te, może miejscami jeszcze troszkę tej bieli dołożymy. No na przykład gdzieś tu. I z dynamiką, z ekspresją. Teraz, żeby już się zrobiło ładnie i słonecznie, proponuję. Dodajmy płatki. Zwróćcie uwagę na to, jak one gęsto są przyczepione do środka słonecznika. I a tam jednak przyda się jeszcze trochę bieli. A dla odmiany tu możemy biel zmieszać z żółtym już na wierzchu. To da z pewnością jakiś trochę inny efekt. No i to jest właśnie takie dochodzenie do tego, jak w jaki sposób konkretny temat potraktować. Ja myślę, że to jest bardzo wdzięczna część malowania i rysowania. Taka trochę naukowa, techniczna, jak coś zrobić, żeby efekt był dobry, żeby efekt był taki, jak chcemy. U mnie płatki trochę dłuższe niż na zdjęciu, ale to nic, bo zawsze można je będzie zaraz skrócić tłem, zamalowując ciemnym tłem. I taka też kolejność nam bardzo dobrze zrobi. Myślę, że ten środek jest inspirujący. Ja najchętniej wykorzystałbym też częściowo kolor papieru jako fragmenty płatków i pewnie tak zrobię. Szczególnie jako te cienie pomiędzy płatkami. To może być dobry pomysł i dobry efekt. Dzięki tej białej podmalówce dostaliśmy naprawdę bardzo, bardzo jaskrawy odcień żółcieni, co nas tutaj bardzo cieszy, bo tak właśnie chcemy. Zwróćcie uwagę na gest, na ruch, jakim ja te płatki maluję. To są bardzo, naprawdę bardzo dynamiczne ślady i dynamiczne linie, mocno, mocno malowane, aż sztaruga się trzęsie. No i to jest właśnie ta ekspresja, której będziemy szukać dzisiaj i której szukamy przez cały ten tydzień i której będziemy szukać tak naprawdę zawsze, bo ten dzisiejszy tydzień tylko otwiera nasze oczy na tę ekspresję, ale ona już powinna nam towarzyszyć zawsze, kiedy malujemy, kiedy rysujemy. Oczywiście raz może być mniejsza, raz większa, to zależy, jaki efekt chcemy uzyskać albo jaka metoda jest bardziej naturalna dla nas samych.
ale niewątpliwie ekspresja w jakimś stopniu w naszej kresce, w rysunku zawsze powinna być obecna, bo ona, tak jak to już kilka razy w tym tygodniu mówiłem, ona nadaje rysunkom i obrazom nasz indywidualny charakter. Ona nadaje im po prostu życie i powoduje, że są znacznie ciekawsze, znacznie też lepsze technicznie, bo przeważnie taka ekspresja przekłada się na lepszą plamę, na lepszą kreskę. A co znaczy lepszą? Taka, która nam się bardziej podoba, a mamy jakoś tak, generalizując trochę, że większość z nas lubi lekką dynamikę, lekkie niedomówienie w rysunku. Ono jest po prostu ciekawsze dla naszych oczu. I nawet nie musimy teraz jakoś bardzo drobiazgowo kształtować tych płatków, nadawać im szpiczastych koniuszków, dlatego że zrobimy to sobie za chwilkę już malując ciemne tło. Myślę, że teraz właśnie powinniśmy postawić na dynamikę, na ekspresję w ruchu, w plamie, w kolorze. No, pani Joanna pisze, że w Wielkopolsce południowo-zachodniej słonecznie, a słoneczniki w wazonie z mojego ogródka. Pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo panią Joannę. Dzień dobry z jesiennego Poznania, pisze Ewa. Serdeczne pozdrowienia, Ewa, dla ciebie. Pani Ela nie zdążyła się przygotować, a temat dzisiejszy jak dla mnie cudny. Obserwuję, wykonam później. Oczywiście pani Elu nie ucieknie. Życzę miłego malowania również później. Minęło już jakiś czas temu pół roku naszych zajęć online, taka mała półrocznica. Czekam oczywiście na rok. Bardzo się cieszę z tego pół roku. To pół roku zajęć online, a dla mnie 14 już lat zajęć w ogóle. Zajęć stacjonarnych wcześniej tak się odbywały. Kawał życia, kawał czasu i dobrego czasu. Cieszę się, że możemy ten czas razem spędzać. Będą również plenery i spotkania w pracowni, będą plenery gdzieś w Polsce i nie tylko. Także wszystko nadal będzie sobie trwało i się rozwijało. Także bardzo gorąco zapraszam do udziału, do wspólnych spotkań online i w realu. Z ekspresją bezpośrednio też związana jest pewna, tak jak już wspomniałem, skrótowość, lekkie uproszczenie. Ja na przykład bardzo lubię te miejsca, gdzie papier wchodzi w interakcję i zaczyna grać jakąś rolę, tak jak tutaj gra cień, rolę cienia na płatkach. My te cienie zresztą zaraz jeszcze sobie wydobędziemy. Tak jak wam mówię, to cały czas jest wszystko jeszcze w akcji, wszystko się jeszcze może tutaj zmienić. Ja mieszam cały czas taką bardzo, bardzo ciepłą. Co to jest za kolor właściwie? No, po prostu deep yellow, ciepłą, głęboką żółcień. Tak tę żółcień określa Van Gogh. Bardzo mnie ta ciepła żółcień tutaj cieszy i pasuje. I poza nimi yellow po prostu, żółty i jasny żółty. Proponuję, żebyśmy zakryli te białe
koniuszki częściowo. Chcemy mieć raczej kolor niż biel. No a wracając do rocznicy, ja bardzo dziękuję Wam, że jesteście, że możemy się codziennie spotykać i no i że dzięki Wam pracownia może funkcjonować i my możemy funkcjonować czysto ludzko i egzystencjalnie. Bardzo za to dziękuję. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zająć się tłem i tym, co w tle, czyli łodygami. Łodyżkami, do których możemy też użyć trochę bieli, zwłaszcza tam, gdzie one są trochę jaśniejsze. Tam pojawiają się też bliki gdzieniegdzie, liść. No i ćwiczcie te dynamiczne uderzenia, dynamiczne pociągnięcia. Niech one się pojawiają. Dziękuję bardzo Pani Marzanno za miłe słowa i życzenia. Tam jeszcze coś żółtego prześwituje troszkę. Dobrze. Sprawdzam, jaki kolor. Oczywiście tam będą zielenie, ale będą też znowu jakieś złote odcienie. Myślę, że wykorzystam też sporo koloru papieru. Może tak, już wiem. Zacznijmy od tych najmocniejszych cieni bezpośrednio przy płatkach. To będzie dobra decyzja. I teraz tłem możemy skrawać te płatki, wycinać z nich takie fragmenty, jakie byśmy chcieli widzieć docelowo. Kiedy dodamy te ciemne partie, to słoneczniki zaświecą, będziemy lepiej widzieć, gdzie jeszcze coś dodać ewentualnie. Tutaj trochę przymalował mi się płatek, który miał być dłuższy. Już pokazuję Wam, co robić. Wystarczy zeskrobać z papieru kredkę, nałożyć ponownie biel. Powinno się udać jeszcze takie miejsce. No, udało się. Takie miejsce jeszcze zawsze można trochę rozjaśnić. Ja używam bardzo ciemnego, to jest właściwie indygo. Bardzo ciemnego błękitu. Może indygo to nie do końca błękit, ale pokrewny, w każdym razie chłodny. Możecie użyć równie dobrze czerni, jeżeli nie macie takiego bardzo ciemnego błękitu, a później tę czerń czymś podbarwimy. I tutaj wracają znowu przydatne wątki z lekcji o formie, czyli trójkąty. Zobaczcie, trójkąt, trójkąt, tutaj większy trójkąt i takie widzenie negatywowe, czyli malujemy to, czego pozornie nie ma, materialnie, bo to wizualnie oczywiście jest.
Wykorzystajmy też fakturę papieru. Ja maluję dzisiaj dosłownie na okładce ze szkicownika, jakiegoś szkicownika z brązowym papierem. Happy Color to był. Bardzo ładny kolor tektury. To jest tekturka taka pół milimetrowa mniej więcej, czyli pewnie jakieś 300 albo więcej nawet, jakieś 400 gramatura. Teraz wcinam się kreską, jak widzicie, pomiędzy płatki. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciał, ale warto było spróbować. Zaraz coś tutaj jeszcze poprawię ewentualnie. Już mnie kusi, żeby spore obszary tektury wykorzystać, takie naturalne, takie jakie one są. Jaka jest moja ulubiona technika? Pyta pani Anna. Akwarela i rysunek ołówkiem. Ale jakbym miał tak definitywnie z jakichś technik zrezygnować, to chyba bym nie potrafił. Myślę, że za dużo technik lubię. Jakoś do tej pory nie oswoiłem się i nie polubiłem specjalnie z markerami, ale poza tym to właściwie każdą technikę lubię. Natomiast z malarstwa zdecydowanie preferuję akwarele, później oleje i chyba najmniej akryle. Akryle jakoś też do mnie nie do końca przemawiają. Brakuje mi w nich po pierwsze koloru, a po drugie dokładności i precyzji, jeżeli taką chcę.
O, pani Danuta jest po raz pierwszy w programie. Pani Danuto, bardzo gorąco zapraszam do dołączenia do naszych zajęć. Będzie bardzo miło. Myślę, że jest tutaj co robić, jest ciekawie, jest dużo tematów przeróżnych. To zapraszam serdecznie. Wszystkie lekcje dotychczasowe, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze jest pierwszy raz tutaj, można znaleźć w zakładce filmy. One tam są wszystkie zapisane, wszystko co rysowaliśmy, malowaliśmy do tej pory. To jest ponad 400 lekcji i blisko 600 godzin rysowania i malowania. Myślę, że tutaj przyda się teraz parę ekspresyjnych dotknięć w tle. Bardzo lubię ten kolor, polecam wam mieć taki ciemny, naprawdę ciemny kolor. Było pytanie, co zrobić, kiedy pastele olejne straciły swoją oleistość. W zasadzie można tylko kupić nowe, bo no albo używać ich jako pół olejnych. Nie możemy ich w jakiś sposób naoleić ponownie. Trzeba by je przetopić. Ale myślę, że w ramach eksperymentu może być to ciekawe, ale w ramach praktycznego zastosowania po prostu lepiej kupić sobie nowy zestaw. Nawet pętli, takich jakimi malowałem ostatnio, tych poczciwych, w cudzysłowie, szkolnych pętli, świetne pastele. Niewiele różnią się jakością od tych profesjonalnych Van Goghów na przykład, czy innych pasteli, których używałem. Teraz złapałem za taką ziemistą pastel. To będzie jakaś siena palona najprawdopodobniej. Tak, żeby trochę wzbogacić tło, ale również przyda się nam pokazać, rozjaśnić trochę łodygi. Można do tego użyć bardzo jasnej zieleni lub po prostu żółtej cytrynowej zmieszanej z błękitem. Ale w tych łodygach jest sporo też takich złotych odcieni piaskowo-ugrowych. No i teraz jeszcze środki, bo tutaj nałożyłem białe punkciki z myślą o tym, za chwilę je przyciemnić. Tutaj ich jeszcze dołożę. I pamiętajmy, że będziemy upraszczać, nie będziemy się starać pokazać wszystkich tych nasionek w słoneczniku, także z góry zakładamy, że to co robimy będzie uproszczone. Ja teraz wezmę też taką sienę paloną, możecie do tego użyć też jakiegoś brązu i dodam te bardzo ciemne cienie pomiędzy płatkami, bo zobaczcie jak tu są duże kontrasty, jak to są ciemne cienie, zwłaszcza na tym słoneczniku.
Teraz to, o czym Wam wspominałem, możemy dodać takie akcenty cieni także pomiędzy płatkami u ich nasady. Ja nawet wypróbuję tutaj jeszcze trochę ciemniejszy brąz. O tak, to jest dobry pomysł, żeby tu przyciemnić jeszcze bardziej. Wtedy dostaniemy naprawdę efekt mocnego światła i świecenia tych płatków, no bo to one mają zaświecić tutaj najbardziej. Pani Jolanta jest też pierwszaczkiem. Pozdrawiam serdecznie panią Jolantę, pozdrawiam bardzo. Przyznaję, że pastele olejne nie są moimi ulubionymi, ale jak tak patrzę, to może powinnam zmienić zdanie. Polecam pani Jolanto zmienić zdanie, bo pastele olejne też kiedyś nie były moimi ulubionymi pastelami. Wolałem suche, wyrosłem na suchych pastelach i je pokochałem, ale kiedy zaczniemy malować olejnymi pastelami, to okazuje się, że to jest bardzo wdzięczna technika. Zupełnie inna w naturze, oczywiście, od suchych pasteli, ale wdzięczna. Krawędzią brązowej, dosłownie ciemnobrązowej kredki, dodaję też kilka cieni pomiędzy płatkami. I tego samego koloru, którym przed chwileczką malowałem cienie na płatkach i pomiędzy płatkami, tym samym kolorem dodam też kilka pociągnięć w tle. Zobaczcie, sytuacja robi się coraz bardziej malarska. Te płatki kolejne zaczynają tracić taką swoją rysunkową precyzję, zaczynają zamieniać się plamy czysto malarskie. Polecam Wam zgarniać te brudki z powierzchni. Ja akurat maluję w pionie, więc one mi spadają częściowo na podłogę, ale te brudki potrafią po prostu zabrudzić inne kolory, szczególnie na przykład żółty.
Podobnie jak w akwareli, tutaj też będzie działało takie upraszczanie plamy i łączenie cieni we wspólne całości. W takich najciemniejszych punktach użyję też trochę czerni. Ona zmiesza się z tym ciemnym brązem. Dodam jeszcze światła jednak tutaj na tym słoneczniku, od którego zaczynaliśmy. Teraz widzę, że on troszkę przygasł. Tak więc używam bieli i naniosę ją bardziej obficie, tak żeby wypełnić mocniej płatki, po czym dodam warstwę żółtego raz jeszcze. Czyli takie drugie rozjaśnianie. Głównie na dole, bo one tutaj błyszczą. Dodam też takich rozjaśnień tutaj na słoneczniku obok. O, słońce wychodzi w Krakowie. No proszę, słoneczniki podziałały i malowanie słoneczników przyniosło mi tutaj słońce za oknem. Tak, od razu zaświeciło też słońce w mojej pasteli, kiedy dodałem więcej bieli. Wszystko ożyło. Z tym ciemnym błękitem mieszam teraz też troszeczkę czerni. Podbarwimy jeszcze troszkę środki.
uderzam tak mocno, żeby dostać punkty. Same środeczki słoneczników są zawsze ciemniejsze, dlatego ja tam używam ciemnego brązu. O, nareszcie trafiłem w cień, w który nie mogłem trafić i ten słonecznik jakoś zaczął się lepiej kształtować, bo cały czas byłem z niego niezadowolony. Już chyba wiem dlaczego. Tutaj przydałoby mu się jeszcze troszkę światła na końcach płatków, żeby było widać, że one wyłaniają się z cienia ponownie. Tak, myślę, że kilka cieni tutaj jest jeszcze wskazanych, takich małych trójkątnych cieni pomiędzy płatkami. One dużo zmieniają na lepsze. Szczególnie przy tym słoneczniku, który szalenie mi się podoba na zdjęciu jako gra cienia i światła, ale nie jest taki łatwy do odwzorowania. W każdym razie ja dzisiaj z nim trochę walczę tutaj, bo coś nie możemy dojść do porozumienia. Tak czasem bywa. Dziękuję pani Jadzi za miłe słowa. Wróćmy teraz troszkę do tła. Możemy tam jeszcze trochę podziałać kolorem i światłem. Ale proponuję przy tle troszkę się trochę abstrahować od fotografii. Pozwólmy sobie na trochę swobody i ekspresji.
Potraktujmy to tło bardzo geometrycznie. Kiedy tak do niego podejdziemy i zobaczymy, że tam jest cała masa małych trójkącików, krótkich prostokątów. O, tutaj właśnie trójkątów, które się wcinają pomiędzy płatki. To całość nam ożyje. Ja teraz bieli też trochę używam, żeby pokazać żyłki na liściach. Takie w każdym razie refleksy na tych żyłkach. Kilka uderzeń dosłownie bielą. One dadzą takie bliżej niesprecyzowane, ale potrzebne połyski. Troszkę związane z połyskami na liściach słoneczników. Słońce na słonecznikach właśnie zaświeciło. Pracowni. Moi drodzy, ja myślę, że to jest wskazówka, że właściwie ten pastel jest gotowy. Żebyśmy nie zgubili tej ekspresji, która się w nim pojawiła, która jest dobra. No i tej malarskości, która bardzo mi się tutaj podoba i cieszę się z niej. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie wsparcia pracowni. Zawsze, zawsze oczywiście proszę, jeżeli ktoś z Was ma taką chęć i możliwość albo dołączył do zajęć i chciałby wesprzeć naszą pracownię i to, co robimy, to bardzo dziękuję. Można to zrobić na numer konta podany w opisie do każdej lekcji albo dołączyć do naszego profilu na Patronite i wspierać nas w taki sposób lub dołączyć do grupy Oko, do której link znajdziecie w opisie do tej transmisji i wspierać nas właśnie w taki sposób, będąc w grupie. Od 100 zł miesięcznie można to zrobić. Bardzo dziękuję Wam za wspólne malowanie. Myślę, że moje słoneczniki są gotowe. Pokażę się, żeby było widać, że słońce świeci. Bardzo Wam dziękuję za wspólne malowanie. Życzę dobrego dnia, smacznej kawy, którą też sobie zaraz zrobię i ruszam odpisywać na Wasze prace, nadrabiać małe zaległości. Dziękuję pięknie, życzę dobrego dnia i do zobaczenia o 19:00. Będziemy dalej malować pastelami i ćwiczyć ekspresję. Do zobaczenia.